Mamo świnko, mam wielką ochotę na czekoladowe ciasto. Upiekłabyś mi może? Niestety nie. Nie mam nawet składników. No to ja pójdę do sklepu. Dobrze, jak kupisz wszystkie składniki na ciasto czekoladowe, to z chęcią ci upiekę. Aż mi w brzuszku zaburczało. Dobrze, to ja idę. Ach, ten tata świnka. Dzień dobry. O nie, uciekać! Pomocy! Jakiś potwór mnie goni! Proszę poczekać. Poczekać na mnie, proszę. O, strażak sam! Strażak sam, otwieraj bramę! O, chyba nie goni mnie. Dzień dobry. Strażak sam, no otwórz tą bramę. O, tato świnko, a co ciebie tutaj do nas sprowadza? Musisz mi pomóc, goni mnie jakiś dziwny żółty potwór. Dziwny żółty potwór? No spójrz, on tam jest. O, co to takiego? Dzień dobry, ja tylko chciałem powiedzieć dzień dobry. Zostaw mnie w spokoju. Czego ty ode mnie chcesz? Dlaczego pan ode mnie ucieka? O, myślałem, że chcesz mnie zjeść. Ja pana? O, raczej bym pomyślał, że pan mnie z tym grubym brzuszkiem. O, kim lub czym ty jesteś? Nie chcesz mnie zjeść? Jestem Piotruś. Oczywiście, że nie chcę pana zjeść. Ale mnie wystraszyłeś. Bardzo przepraszam. To nie był mój zamiar pana wystraszyć. Po prostu chciałem powiedzieć dzień dobry i się przedstawić. Hej, a ja jestem strażak sam. No to ja jestem tata świnka. Miło było mi was poznać, a teraz muszę lecieć dalej. No dobrze, no to do widzenia. Sam, widziałeś kiedyś takiego dziwnego potwora? Nie, ale bardzo miły był. Może i tak, ale ja go więcej nie chcę już zobaczyć. Tata świnka się wystraszył. No tak, wystraszył się tata świnka.